kiedy teraz duszpasterzuję w parafii, to powracam do tych pierwszych momentów, kiedy jako ministrant chodziłem z kapłanem. Generalnie spotykamy się u tych, którzy przyjmują. Wielką życzliwością dzieci, rodziny oczekują właśnie na to, co najważniejsze, na modlitwę, na błogosławieństwo, bo po to ksiądz przychodzi. Proszę, pani Margita, pani Katarzyna. Tutaj prosimy o nie tylko poświęcenie, ale jeszcze... Pierwsza kolęda, to pamiętam, była taka z taką fascynacją i radością. I później, pomimo zmęczenia, jednak no, odczuwałem taki głód spotkania z ludźmi. Zawsze chętnie i z taką otwartością. Panie Witam. Pani Katarzyna. Jestem narzędziem Jezusa Chrystusa i w Jego imieniu, in persona Christi, w osobie Chrystusa, przychodzę do ludzi. Że kiedy my, kapłani, idziemy do domów, do rodzin, na spotkanie z nimi, to zanosimy im samego Jezusa Chrystusa przez modlitwę, błogosławieństwo, życzliwość, rozmowę, bo ludzie tego oczekują. Mają taki sobie głód samego Pana Boga i to jest wyczuwalne. Bez Boga ani do proga. Nie da się nic zacząć bez modlitwy, bez Boga. To jest tylko uda świata, jakieś miraże, projekcje, które nie mają żadnych rozumowych podstaw, że na tym się da coś zbudować. Kolejny aniołem już przychodzi. Pani przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławie wstąpi na nas, pozostaje na zawsze. Ludzie są bardziej dzisiaj zagubieni, zdezorientowani, słuchają newsów, zdali się niektórzy na informacje medialne różnych mediów i dla nich to jest tylko jedyne źródło wiedzy, obrazu świata i wtedy często na księdza patrzą po takich newsach jako na intruza. Sensem odwiedzin duszpasterskich nie jest koperta ani pieniądze, to jest tylko okazja do tego, żeby wspomóc Kościół, funkcjonowanie Kościoła. Ale to jest drugorzędna, nawet trzeciorzędna sprawa. Przede wszystkim jest to czas wspólnej modlitwy. Wizyta duszpasterska, czyli popularna kolęda, jest zadekretowana w prawie kanonicznym, które zobowiązuje kapłanów do nawiedzania rodzin. Czy zatem jest to nakaz? A może potrzeba duszpasterska? A może zwyczaj? We wspomnieniach kolęda sprzed kilkudziesięciu lat jawiła się jako wizyta przedstawiciela samego Chrystusa. W PRL-u, kiedy wierzący byli szykanowani, taka wizyta miała szczególny charakter. Była manifestacją chrześcijańskiej wspólnoty. Ważna była symbolika spotkania. Krzyż, świece, Pismo Święte, kropidło, błogosławieństwo domu, wspólna modlitwa, rozmowa o sprawach domowników, o sprawach parafii kościoła, o codziennych troskach wiernych i samego kapłana. Wizyta miała zatem religijny wymiar. Dzisiaj niestety zapominamy o tym, a szkoda.